Dlaczego cena Bitcoina spadła 13% w 15 minut? Uważaj na ekstremalną chciwość na rynku oraz jak się trzyma Bitcoin fundamentalnie. Cześć, z tej strony Piotr, witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Spotykamy się tutaj co weekend, aby za dwie dyszki kupić Bitcoina, a za drugie dwie dyszki kupujemy wybranego altcoina. Wszystko monitorujemy w narzędziu Coin Tracking i sprawdzamy, czy inwestowanie z tak małym kapitałem ma w ogóle sens oraz sprawdzamy, w co się bardziej opłaca inwestować, w Bitcoina czy może w altcoiny. Mam nadzieję, że ta seria, którą prowadzimy już od ponad grubo 2 lat, pomaga to w Tobie w tym, aby podejmować coraz lepsze decyzje. Z mojej perspektywy tak się właśnie dzieje, ponieważ z tego, co tutaj robimy, płynie bardzo dużo bardzo ciekawych wniosków. Natomiast jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chcesz zwiększyć swoją wiedzę właśnie w tematyce kryptowalut, być na bieżąco z informacjami z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, kliknij także dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi nowymi materiałami. Zanim zaczniemy jednak, standardowo pamiętaj, nie są to porady inwestycyjne, wszystko co zobaczysz w tym materiale są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Na początek szybki look na Coin Market Cap. Dominacja Bitcoina na poziomie około 61,5%, jednak dominacja Bitcoina waha się bardzo, ale to bardzo mocno w ostatnich dniach. Dlaczego? Ponieważ sam Bitcoin idzie bardzo, bardzo mocno, ale także kryptowaluty z top 20 także zyskują bardzo mocno na swojej sile i oczywiście cena ich rośnie, tak jak XRP czy Ethereum. Przed chwilą dosłownie, zanim zaczynałem nagrywać ten materiał, Bitcoin był za 12 000 dolarów za sztukę, Ethereum był ponad $400 za sztukę, XRP było za 31 centów. Na tą chwilę mamy bardzo mocne korekty, dlatego też dzisiaj zastanowimy się nad tym, dlaczego cena Bitcoina mogła tak spaść. Pokażę Wam dzisiaj kilka danych bezpośrednio z blockchaina, kilka danych, które płyną do nas bezpośrednio z rynku, które mogą pomagać, aby takie momenty po prostu przewidywać. Sprawdźmy nasze portfolio. Na tą chwilę zainwestowaliśmy 5360 zł i gdybyśmy dzisiaj wszystko sprzedawali, czego nie robimy, ponieważ uważam, że powinniśmy dotrwać do końca kolejnego cyklu, który uważam, że będzie miał swoje miejsce w okolicach na przełomie 2021 a 2022 roku, więc sporo jeszcze przed nami. A jeżeli dzisiaj byśmy realizowali swoje zyski, wszystko byśmy sprzedali, mielibyśmy 1476 zł zysku na czysto. Przyjrzyjmy się jednak detalom naszego portfela, ponieważ tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. I oczywiście na prowadzeniu RSR, potem VeChain, Cardano, Lend, Ethereum, Bitcoin i Binance. Jednak coraz więcej pojedynczych altcoinów zaczyna nam się zapalać na zielono, co oczywiście jest dobrym znakiem, jednak wciąż sporo naszych pozycji jest jeszcze na czerwono. To też mówi nam, że jeszcze rynek byka nie rozkręcił się na dobre. Wciąż jednak są projekty, które niestety, w które inwestowaliśmy 2 lata temu, dzisiaj po prostu się nie rozwijają i takie projekty niestety raczej zysków nam nie dadzą. No ale hej, to jest eksperyment. Zobaczymy, co się wydarzy na koniec tego eksperymentu, sprawdzimy wszystkie coiny, w które zainwestowaliśmy i wtedy, mam nadzieję, będziemy mieli jeszcze więcej ciekawych wniosków na kolejne lata, ponieważ oczywiście rynek kryptowalut wygląda na to, że nigdzie się nie wybiera i być może po tym cyklu będziemy mieli jeszcze jeden. Ale czy to się wydarzy? Oczywiście przyjdzie jeszcze nam poczekać, ponieważ dzisiaj na świecie dzieje się dużo różnych rzeczy, które faktycznie na naszych oczach zmieniają cały system finansowy, cały system gospodarczy, w którym z mojej perspektywy zdecydowanie kryptowaluty będą miały swoje miejsce. Jednak w którym kierunku pójdą regulacje, w którym kierunku pójdą kryptowaluty? Moim zdaniem jak najbardziej idziemy ku adopcji, jednak ten rynek trzeba obserwować na bieżąco, ponieważ tylko wtedy będziemy mogli podejmować odpowiednie decyzje odpowiednio szybko, tak jak na przykład dzisiaj w przypadku tak drastycznych spadków, ponieważ za chwilę pokażę Wam kilka ciekawych rzeczy, które mogły nam zasugerować właśnie zrzut Bitcoina na giełdach. Zacznijmy jednak od zakupu Bitcoina do naszego eksperymentu. Standardowo Bitcoina kupujemy za 20 zł i tak mało satoshi za dwie dyszki nie mieliśmy już bardzo, bardzo dawno. 46 943. Bitcoin kupiony, a altcoinem, jakiego dzisiaj dokupimy, jest KNC, czyli Kyber Network. Rozmawialiśmy o tej kryptowalucie w zeszłym tygodniu, po raz pierwszy dorzucaliśmy ją do naszego portfela, mieliśmy tutaj korekty do 38%, stąd też decyzja o zakupie właśnie w tym momencie, jednak także rozmawialiśmy o potencjalnych spadkach do 61,8% FIBO. Jak możemy zauważyć, na tą chwilę przynajmniej Kyber Network odbije się od tego poziomu całkiem wyraźnie, dlatego też ląduje on dzisiaj ponownie w naszym portfelu. Jednak dzisiaj, patrząc na rynek kryptowalut, naprawdę jest sporo ciekawych pozycji, które albo jeszcze nie zaliczyły swojego runu, albo odnotowują bardzo ciekawe korekty. Oczywiście do takich kryptowalut należą kryptowaluty z DeFi, właśnie jak Kyber Network, być może Lend oraz inne właśnie z tej konkretnej niszy. Jednak kolejnym ciekawym przykładem, który trzyma bardzo mocno cenę tuż poniżej 400 satoshi, jest Hadera Hashgraph. Jeżeli chodzi o mnie i o moje portfolio, zdecydowanie Haderę będę chciał teraz przy tym poziomie cenowym dla siebie dorzucić. Jednak póki co, patrząc na to, jak mocno Bitcoin wybił się z długoterminowej linii trendu spadkowego, z inwestycjami w altcoiny, mocniejsze inwestycje w altcoiny, na razie poczekam, ponieważ chcę zobaczyć, gdzie świeca ta tygodniowa się zamknie i jak będzie wyglądał dalszy ruch ceny Bitcoina, ale do tego przejdziemy jeszcze za chwilę. Przejdźmy teraz do zakupu KNC. Cena jednego Kybera to 12 291 satoshi. Dziś kupimy 3,8192 Kyber Network, więc wybieram cenę. Tutaj mam 73 tysiące satoshi, kupuję za wszystko 6 Kyberów, jednak do naszego portfela oczywiście wrzucamy równowartość dokładną 20 zł, tak żeby mieć idealne statystyki. Więc szybko wrzucamy nasze zakupy do portfela. Bitcoin za 20 zł wrzucony, dodajemy Kybera, 3,8192 Kybera dodane, więc przechodzimy dalej. Zacznijmy może od wykresu Bitcoina, ponieważ tutaj dzieje się naprawdę bardzo dużo. Zdecydowanie mamy bardzo silne i mocne wybicie z tego długoterminowego trendu spadkowego, co oczywiście było poniekąd do przewidzenia, ponieważ jeżeli obserwujesz ten kanał i obserwujesz dane, które Tobie przedstawiam, mieliśmy dużo sugestii, zwłaszcza z analizy fundamentalnej, zwłaszcza z tego, w jaki sposób Bitcoin zachowywał się w poprzednich cyklach i mieliśmy dokładny sygnał, że w okolicach 2-3 miesięcy po halvingu następują pierwsze wzrosty i tak się stało także tym razem. Jednak nie oznacza to oczywiście, że nie będziemy mieć korekt i o tych korektach także za chwilę sobie przejdziemy, ponieważ za chwilę sprawdzimy sobie wykres CME Futures, ponieważ tam ponownie pojawiają się bardzo ciekawe gapy. Na tą chwilę jednak chciałbym zwrócić uwagę na ten drastyczny spadek, ponieważ jeszcze dzisiaj, z samego rana, kiedy wstałem, mieliśmy tutaj bardzo ciekawą cenę, ponad 12 tysięcy dolarów za Bitcoina, jednak dosłownie 15 minut, w niecałe 30 właściwie minut, mieliśmy spadek o 13%. Witamy w świecie kryptowalut, tak to właśnie tutaj wygląda, więc dla osób o słabych nerwach zdecydowanie te aktywa na tą chwilę radziłbym jednak odpuścić, zwłaszcza jeżeli jesteś na tym rynku krótkoterminowo. Dla długoterminowych hodlersów lub dla osób, które są już dzisiaj na rynku kilka dobrych miesięcy lub kilka lat, takie ruchy po prostu nie robią żadnego wrażenia. I tak szybko jak dotknęliśmy 10500, czyli bardzo silnego poprzedniego oporu, tym razem mamy korektę właśnie do tego poziomu i od razu mamy kolejne odbicie o 800 dolarów do góry. Więc patrząc na wykres Bitcoina, zwłaszcza na interwale tygodniowym, zdecydowanie tutaj widzimy bardzo pozytywny ruch. Do tego oczywiście możecie tutaj zauważyć, tutaj mamy odwrócony head and shoulders, czyli odwróconą głowę z ramionami, co także jest bardzo pozytywną formacją dla ceny Bitcoina. Jeżeli chodzi o moje zagrania, będę ustawiał cenę zakupu Bitcoina na poziomie około 9800-9700 dolarów. Dlaczego? Za chwilę Wam o tym powiem. Oczywiście z punktu widzenia samej analizy technicznej tutaj mamy poprzedni opór, więc chciałbym tutaj zobaczyć po prostu retest właśnie tego poziomu. Jednak na co bardziej zwracam uwagę i dlaczego uważam, że dzisiaj jednym z powodów, dlaczego cena Bitcoina tak szybko wyhamowała i poszła w dół, jest pewnego rodzaju spekulacja na temat tego, co dzieje się na wykresie CME Futures, ponieważ tutaj, jak wiecie lub nie wiecie, w weekend rynek się zatrzymuje i wtedy, kiedy rynek się zatrzymuje, a jak dobrze wiecie, rynek kryptowalut nie śpi i cały rynek kryptowalut ogólnie działa 24/7, ponownie kiedy CME się otwiera w poniedziałek, kiedy giełda się otwiera w poniedziałek i różnica w cenie jest znacząca od ceny tej zamknięcia z piątku tworzy się tak zwany gap, który możecie zauważyć na przykład. Tutaj możecie ten gap zauważyć. Tutaj możecie także zauważyć ten gap tutaj. Właśnie o tym gapie chciałbym teraz porozmawiać, ponieważ uważam osobiście, patrząc w przeszłość, że ten gap ma bardzo duże szanse, aby się po prostu domknąć. Dlaczego? W przeszłości gapy te na CME Futures domykały się już wielokrotnie i w ponad 95% przypadków po prostu się domykają. Na co chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, jest tutaj pierwszy przykład i mamy przykład gapu, który bardzo długo nie był domknięty. Jest ten gap tutaj właśnie na poziomie, zauważcie, dokładnie $11 790. I zauważcie, do jakiego tutaj poziomu doszliśmy i od którego poziomu cena Bitcoina zaczęła spadać. Dokładnie 11 790. Więc ponownie ta teoria o tym, że większość gapów się domyka, ponownie nam się tutaj potwierdza. Jednak dzisiaj wiele osób będzie spekulowała i spekuluje na temat tego, czy ten gap się właśnie domknie. I dlatego też cena po dojściu do $12 000, co też poniekąd jest pewnym poziomem psychologicznym, po prostu bardzo mocno zareagowała. Jednak sprzedającymi z mojej perspektywy były zdecydowanie kopalnie kryptowalut. Dlaczego tak uważam? Za chwilę pokażę wam ciekawe bardzo dane. Z tej perspektywy jednak, jeżeli chodzi właśnie o moje zagrania, ten tutaj poziom, jak widzicie, 9800, 9700, ten gap tutaj jest to poziom, gdzie ja uważam, że cena Bitcoina ma spore prawdopodobieństwo, żeby dojść, żeby się po prostu cofnąć i ponownie przetestować ten poziom. Więc według analizy technicznej także jest to nasz poprzedni opór. Dodatkowo mamy tutaj gap na CME. Jednak czy można było się spodziewać takiej właśnie korekty w tym akurat czasie? Mamy dane bardzo ciekawe z Glassnode, gdzie mamy pokazane, jak dużo bitcoinów wraca z powrotem na giełdy. Jak wiecie, przez długi czas ostatnio obserwowaliśmy te dane i mieliśmy informacje, tak jak tutaj możecie nawet zauważyć, że liczba bitcoinów, które wracają na giełdy, cały czas spada. Bitcoiny, które były na giełdach, były wyciągane, a kopalnie kryptowalut też nie były skore do tego, aby tam swoje bitcoiny wysyłać i sprzedawać w okolicach poniżej $10 900. I raczej patrząc na wykres samego bitcoina, mieliśmy właśnie tutaj długoterminową akumulację na tym poziomie. Jednak oczywiście, kiedy doszliśmy do 12 000, kopalnie kryptowalut zdecydowanie chcą realizować swoje zyski. Kopalnie kryptowalut są po prostu biznesy, które muszą mieć przepływ finansowy, aby po prostu swoje wszystkie operacje móc sfinansować, jak koszty prądu, koszty pracowników itd. Dlatego też, kiedy nadarza się okazja, gdzie dochodzimy do bardzo ciekawego poziomu, który jest też także ciekawym poziomem na wykresie CME z punktu widzenia kopalni kryptowalut, może być to po prostu dobry moment, ponieważ teraz możemy się spodziewać korekty po tak potężnym ranie. Więc jak możecie zauważyć, w ciągu ostatniego tygodnia na giełdy po prostu zaczęło wracać sporo bitcoinów. Do tego kolejną rzeczą, na którą warto zwracać uwagę, jeżeli chodzi o Glassnode. Glassnode w ogóle polecam Tobie, aby obserwować te statystyki. Dlaczego? Ponieważ są to dane bezpośrednio z blockchaina, nie są w żaden sposób sfałszowane. Są to dane, które są w 100% prawidłowe, ponieważ blockchaina po prostu nie da się oszukać. I bardzo ciekawą statystyką, jaką tutaj mamy, jest liczba bitcoinów, które są na proficie. I także doszliśmy do bardzo ciekawego punktu, do tego czerwonego pola, gdzie większość bitcoinów, a dokładnie 95% wszystkich bitcoinów na portfelach jest na proficie, a kiedy większość ludzi jest na proficie, naturalnie część osób będzie realizowało swoje zyski. Z drugiej jednak strony zauważcie tutaj, podczas ostatniego bull runu, kiedy weszliśmy na te czerwone pole, dokładnie wtedy, kiedy zdarzały się te 40% korekty w drodze na szczyt, a ta liczba bitcoinów w proficie była tutaj wysoko, był to dla nas sygnał, że mamy po prostu bull run. I teraz ponownie zbliżamy się do tego właśnie punktu, czyli dokładnie biorąc pod uwagę cykle bitcoina, mamy 2016 rok, 2017, mniej więcej w połowie mamy halving, zauważcie, ta sama sytuacja. Dotykamy po raz pierwszy pola czerwonego po dłuższej przerwie. Za chwilę korekta, następnie powolny rajd w górę. Więc z jednej strony był to sygnał, że faktycznie łącząc te wszystkie kropeczki dla kopalni kryptowalut jest po prostu dobry sygnał, dobry znak na to, aby po prostu zrealizować część swoich zysków. Z drugiej jednak strony mamy poniekąd potwierdzenie się pewnej samosprawdzającej przepowiedni, gdzie Bitcoin po raz kolejny zachowuje się dokładnie tak samo. A jeżeli mówimy o fundamentach, zdecydowanie wchodzimy na Google Trends i sprawdzamy, jak wygląda zainteresowanie Bitcoinem. I tutaj zauważcie, teraz mamy bardzo ciekawy wzrost, ponieważ w ciągu ostatniego zaledwie tygodnia mamy praktycznie podwojenie się zainteresowania samym Bitcoinem, co oczywiście skutkuje tak szybko rosnącą ceną. Jednak pamiętaj, że dane z Google Trends są to dane, które pokazują nam o nowych osobach na rynku, ponieważ kiedy mamy tutaj wzrost, to oznacza to, że nowi klienci dołączają na rynek Bitcoina. I jakoś już niestety tak jest, kiedy nie ma zainteresowania rynkiem Bitcoina, kiedy ktoś nie zna fundamentów Bitcoina, po prostu nie jest tym zainteresowany. Większość ludzi potrzebuje, aby usłyszeć od taksówkarza, od sąsiada o tym, że jest coś takiego jak Bitcoin, jak kryptowaluty i że jest tutaj prawdopodobnie bardzo ciekawa szansa. No cóż, mam nadzieję, że nie należy do tych osób i właśnie z czasem, kiedy coraz lepiej się edukujesz, widząc chociażby ten wykres, możesz przynajmniej zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że kupujesz w ciekawszych momentach niż na przykład osoby, które wchodziły w rynek Bitcoina właśnie tutaj. Kolejną ciekawostką, patrząc na to, jak wygląda zainteresowanie Bitcoinem, jest to, że największe zainteresowanie kryptowalutami dzisiaj mamy właśnie w Afryce. Oczywiście z jednej strony jest tam wiele problemów gospodarczych, z drugiej jednak strony rewolucja internetowa tam wciąż trwa. W tamtych krajach w wielu miejscach jeszcze internetu nie ma, jednak ciekawostką jest to, że w miejscach, w których ten internet wchodzi, kryptowaluty do internetu są już od razu przywiązane. Większość tych osób nie zna świata internetu bez kryptowalut, dlatego też adopcja Bitcoina, adopcja kryptowalut właśnie w tych krajach jest dużo prostsza. Dodatkowo oczywiście bardzo ważna rzecz, dlaczego w ogóle adopcja Bitcoin ma tak duże znaczenie, zwłaszcza w takich krajach, jest to, że jest tam wiele osób, które nawet nie mogą mieć swojego konta bankowego, a Bitcoin i kryptowaluty po prostu dostarczają takiej prywatnej bankowości wszystkim ludziom na świecie, którzy będą mieli dostęp do internetu, a niekoniecznie scentralizowane instytucje są skore, aby dać im po prostu takie możliwości. Ale co słychać na wykresie strachu i chciwości? Dzisiaj widzimy poziom, którego nie zanotowaliśmy już bardzo długo. I tutaj też mogliśmy mieć wskazówkę, dlaczego być może to nie jest zbyt dobry moment na to, aby Bitcoina teraz kupować, ponieważ kiedy tutaj dochodzimy do właśnie ekstremalnych poziomów chciwości, jest to bardzo często moment, jeżeli poszukacie sobie historycznie, jest to bardzo często moment, kiedy na rynku właśnie mamy korekt. I tym razem ponownie stała się ta sama sytuacja. Z drugiej strony pozytywny znak, tak jak w przypadku tego wykresu, że faktycznie wchodzimy po bardzo długiej przerwie w nowe poziomy, co oznacza, że zainteresowanie Bitcoinem zaczyna rosnąć, co oznacza, że mamy sporo nowych ludzi na rynku. Jednak krótkoterminowo, przynajmniej z mojej perspektywy, nie są to momenty, gdzie ja Bitcoina dla siebie chcę kupować. Jednak pamiętaj, patrząc na ten zwłaszcza wykres, chciwość nie trwa wiecznie i za każdym razem historycznie mieliśmy po prostu oczywiście korekty i rynek musi po prostu zostać zweryfikowany, rynek po prostu musi złapać balans. W przypadku Bitcoina ten balans są to właśnie spadki rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu procent, więc wszystko z głową. Mam jednak nadzieję, że łącząc te kropki, na przykład łącząc dane z Google Trends, czy łącząc dane z Crypto Fear Grid Index, jeżeli chciałbyś poznać jeszcze 3 dodatkowe indykatory, których ja używam, aby znachodzić właśnie lepsze przynajmniej momenty na to, aby tego Bitcoina kumulować, tutaj znajdziesz teraz ten materiał. Jak wygląda jednak sytuacja fundamentalna, jeżeli chodzi o samego Bitcoina? Dzisiaj po raz kolejny mamy kolejne ATH na mocy wydobywczej, na trudności wydobycia Bitcoina. Co to oznacza, że sieć Bitcoina nie tylko jest najbardziej bezpieczną siecią na całym świecie, ponieważ stoi za nią największa moc obliczeniowa, to dodatkowo cały czas to się wzmacnia, cały czas bijemy tutaj nowe rekordy. A co to może oznaczać długoterminowo? Oczywiście większe zainteresowanie większych instytucji, ponieważ dzisiaj, jeżeli chodzi o transfery, zwłaszcza duże transfery środków finansowych, poprzez kryptowaluty, Bitcoin oczywiście jest wybierany jako kryptowaluta numer 1. Nie widzimy dzisiaj na Bitcoin Cashu, Bitcoin SV przesyłanych setek milionów dolarów, czy miliardów nawet dolarów, co ma miejsce oczywiście w sieci Bitcoina. Dlaczego? Ponieważ ludzie, którzy faktycznie takimi środkami operują, po prostu czują się tutaj bezpiecznie, że ich środki nie zostaną w międzyczasie po prostu zhakowane, ponieważ dzisiaj próba zhakowania Bitcoina jest ultra droga, a dodatkowo ma bardzo małe szanse na to, aby po prostu się powieść. Natomiast w przypadku innych kryptowalut, chociażby jak Bitcoin Cash, tam przeprowadzić atak hakerski, tak zwany atak 51%, jest po prostu dużo tańsze. Być może to się zmieni w przyszłości, jednak póki co więksi gracze, instytucje wybierają właśnie Bitcoina. Następnie wykres HODL Wave, czyli mamy tutaj adresy, które trzymają Bitcoina przynajmniej przez 1 rok i nie zmieniają te Bitcoiny swojego adresu właśnie w tym okresie. Jeżeli spojrzymy na poprzedni cykl, jesteśmy właśnie na mniej więcej tych samych poziomach. Oczywiście dzisiaj notujemy ATH, więc tych hodlerów jest zdecydowanie dużo więcej niż podczas startu ostatniej hossy, a to oczywiście potwierdza nam to, w jakim dzisiaj momencie jesteśmy, ponieważ jeżeli większość osób zaczyna trzymać coraz więcej bitcoinów, co to może oznaczać, jeżeli na rynku mamy coraz więcej hodlerów. Oczywiście z tej perspektywy fundamentalnie Bitcoin wygląda bardzo dobrze, a z mojej perspektywy jest to ciekawe, że po prostu powtarza on swój cykl, co pozwala mi myśleć bardzo optymistycznie na temat tego, co wydarzy się w przeciągu kolejnego 1,5 roku z adopcją Bitcoina i z ceną Bitcoina. Dodatkowo, jeżeli spojrzymy na price drawdown jest to spadek ceny od poprzedniego ATH, czyli jeżeli mieliśmy ATH na poziomie $20 000, spadliśmy do $10 000, więc drawdown, czyli ten spadek wynosi 50%. I dzisiaj, jeżeli spojrzymy, w jakim momencie jesteśmy i porównamy to z historycznymi danymi, ponownie jesteśmy w tym momencie, w którym dokładnie powinniśmy być. Tutaj możecie zauważyć, że około właśnie 2-3 miesiące po halvingu byliśmy w okolicach 50% i dzisiaj także mamy około 50, dokładnie 45% drawdownu, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina od poprzedniego ATH, ponieważ te tutaj miejsce było oczywiście mierzone od poprzedniego ATH, a to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, jest mierzone oczywiście od ostatniego ATH. I znowu tutaj cykliczność Bitcoina nam się potwierdza, więc za każdym razem, kiedy mieliśmy tutaj te odwrócone górki, następował oczywiście kolejny bullrun. I tutaj z tej perspektywy ponownie historia się powtarza. Oczywiście rozumiem, że Bitcoin i kryptowaluty są bardzo interesujące, bardzo lukratywne też w wielu przypadkach dla osób, które wiedzą, jak na tym rynku się poruszać. Jednak uważam, że Bitcoin i kryptowaluty nie są najlepszą inwestycją w roku 2020. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, w co moim zdaniem warto zainwestować 1000 zł w roku 2020, aby mogło to dać jak największy zwrot z inwestycji, tutaj znajdziesz teraz ten materiał. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!